Yeah.
wioską dokonywała tego ludobójstwa. Bo ta rosyjska ziemia sama zgięta w zimie. Trzeba było poczekać, aż powstanie, żeby można było kopać te masowe groby. Podwójne Koloseum staje nam przed oczyma i modlimy się do Boga, zwracamy się z modlitwą o pomoc, także o wyciągnięcie właściwych wniosków. Obserwując ten konduct pogrzebowy z lotniska w Okęcie do Pałacu Prezydenckiego, byłem przekonany, że chyba więcej ludzi zgromadziło się tam na chodnikach i na ulicach, może nawet więcej niż w okresie księżynek papieskich. Tak w jakiś sposób naród i warszawiacy dali świadectwo, szczególnie wobec tego, który przez lata był tak poniżany i opluwany, mimo że był głową państwa, głową państwa polskiego. Tak strasznie opluwany, oni nie powinni się więcej pokazywać na oczy narodu polskiego. Zbierajmy
Znamy też plotki tych, którzy prawie spaleni zostali w ciągu. Spaleni tam, na tym miejscu katastrofy. Who's
zdumiały oczyma swoimi niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi, ujrzysz nad grzesznymi. Baczność! Proszę pana prezydenta. Drodzy Ostrowianie, 70 lat temu na katyńskiej ziemi zginął kwiat polskich elit intelektualnych, polscy oficerowie, sędziowie, prawnicy, profesorowie. Po 70 latach znów na katyńskiej ziemi wydarzyła się tragedia, w której podobnie jak wtedy odeszli najlepsi obywatele Polski, wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński. Powoli odchodzi pokolenie tych, którzy ofiary Katynia sprzed 70 lat znali osobiście. I być może ta śmierć pana prezydenta Kaczyńskiego, jego małżonki i ich osób ma taki sens, aby kolejne pokolenie